Rural Change, in cooperation with the Polish group, organized a craft fair on November 20, 2022, in Birkenhead. This event showed incredibly talented people who had the opportunity to present their handicrafts, and the high quality of the products offered. Free admission to the craft fair encouraged visitors. Volunteers from the Polish group prepared delicious dishes, hot drinks, and delicious cakes that were hard to resist and decorated gingerbread. Event participants had the opportunity to take advantage of a free Christmas-themed photo session. They could also buy many interesting gadgets and personalized gifts. There were as many as 20 stalls with fabulously made items in which unique craft creativity was presented. It was a wonderful time filled with music that introduced the festive mood, announcing to the participants that Christmas was fast approaching. If you haven't made it to this fantastic event, you will also have a chance to participate next year. Welcome! Nasza polska grupa na tym evencie była odpowiedzialna za jedzenie. Jesteśmy zachwycone tym, jak to poszło. Całe jedzenie praktycznie zostało sprzedane. Ludziom bardzo smakowało. Jak zwykle wolontariusze pracowali z nami przez ostatnich kilka dni. Piekliśmy ciasta, jak również zobaczycie to na filmie. Mieliśmy gulasze z ryżem dla ludzi. Bardzo fajnie nam to wyszło. Jesteśmy z tego zadowolone. Dosyć dużo ludzi przyszło. Mnóstwo ludzi przyszło pomóc również za darmo, co się rzadko zdarza, więc trzeba to docenić. No i dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu tego eventu. Były osoby, które mogły sobie zarobić, robiąc przepiękne rzeczy świąteczne. Były osoby, które przyszły za darmo wspomóc, które też pomogły innym osobom taniej kupić jakieś rzeczy na święta, więc no był to bardzo fajny event, więc wszystkim serdecznie dziękuję za to. A także ludziom, którzy przybyli i wsparli naszą polską grupę przez zakup tych ciast. Wszystko było właściwie w cenach około 1 funta. Najciepły posiłek był 1,50 funta, więc naprawdę było fajnie patrzeć, kiedy przychodzą rodziny z dziećmi i mogą tanio zjeść i cieszyć się tym z nami. A także cała ta świąteczna atmosfera, muzyka, dekoracje. No już blisko świąt, teraz można to poczuć. This event has took us about 2.5 months in planning. We really wanted to give something to the community that would help with the cost of living with how hard it's going to be this Christmas. So we actually set up photography and that was completely free for people to come and take the pictures with the children, and they can then be used as gifts, they'll be used online. So we like to think that we were helping families in that way. We've also got Mr. Shuey's ice cream outside. He's a new business and we really wanted to help him get on his feet and to encourage him to take part with the community. Chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy dzisiaj przyszli, wszystkim, którzy nas wsparli tutaj. Chciałabym podziękować Uli, Charlotte i całej reszcie, wszystkim naszym wolontariuszom, którzy pomogli nam wczoraj nosić krzesła, przynosić tutaj te wszystkie stoły, szykować całą salę, szykować całe wydarzenie. Jest to dla nas pierwsze wydarzenie tego typu, pomimo że mamy inne wydarzenia za sobą. Jest to pierwszy jarmark, który przygotowaliśmy, więc jest to kolejny sukces, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Bardzo chciałam podziękować jedynemu panu, który z nami w tej grupie nas bardzo wspierał przy dźwiganiu jak zwykle jakichś produktów, zakupów, jeżdżenia. No jest to pan, na którego zawsze może liczyć nasza polska grupa, więc no dziękujemy Wiesławie. Nie ma za co. Cała przyjemność po mojej stronie. Mamy najmłodszego wolontariusza. Powiedz proszę, w czym pomagałeś tutaj? Nosić krzesła i lubię tu być, żeby pomagać ludzi. Lubisz pomagać? Tak. A co jeszcze robiłeś oprócz tego, że tutaj powiedziano, że nosiłeś krzesła? Może jeszcze coś robiłeś, przypomnisz sobie? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Ale twój wkład tutaj w przygotowanie tego eventu był bardzo duży, tak uważasz, tak? Bo to na twoje małe rączki na pewno było bardzo dużo. Tak. Dziękujemy ci bardzo. Proszę bardzo.
zawsze możemy, każdy na każdego liczyć. Tak naprawdę w przygotowaniu tych wszystkich produktów, tych dań, organizacji tego całego miejsca. Wielki sukces! Wielki sukces! Vispa TV is a multicultural television from Great Britain. It is reported from many regions, debates with exciting people, talks with experts and many other programs. Vispa TV. Welcome.